Dzień dobry. Pogoda za oknem jakoś ciągle nie wspiera mojego nagrywania na zewnątrz, ale to miejmy nadzieję już niedługo się zmieni i czy to jeszcze w anturażu zimowym, czy już w anturażu wiosennym, znowu będę mógł wyjść w plener przynajmniej w kwestii nagrywania intro. A ląduję dzisiaj, bo chciałbym i uważam, że nadszedł czas, żeby pogadać o Baltikusie. Zapraszam. Pogadać o Baltikusie, który niejako zawsze unikał mojego zainteresowania. Nie, to nie jest dobre określenie. Który nigdy nie wzbudzał mojego zainteresowania, szczególnie flagowy model, który teraz mam na ręce, Gwiezdny Pył. Zawsze jakoś tak wydawało mi się, że jest tam czegoś za dużo, albo że jest po prostu typ zegarka nie dla mnie. Ale ja się starzeję, gusta się zmieniają, a działa też zasada, jak to mówią w showbiznesie, nieważne co o tobie mówią, ważne, żeby nie przekręcili nazwiska. I troszeczkę coś takiego było, przelewało się przez internet ostatnio w kwestii Baltikusa. I to takie atencja, która została tej marce poświęcona, nie zawsze jakaś szczególnie pozytywna, skłoniła mnie do tego, żeby zwrócić jeszcze raz uwagę na zakres tych zegarków, a że miałem też w głowie już pewien obraz tego, jak takie zegarki mogą wyglądać, bo dotykałem kiedyś przy okazji spotkania Deepwatera, który był bardzo fajnie wykonany i po prostu diabelnie wielki jak na moją rękę, to stwierdziłem, że spróbuję poszukać Gwiezdnego Pyłu. Szukałem, wziąłem udział w licytacji, która nie skończyła się dla mnie zwycięsko, ale jakoś tak odezwał się do mnie człowiek, który widział, że licytuje, który stwierdził, że ma taką sztukę na sprzedaż i tak ona za moje własne pieniądze znalazła się w mojej kolekcji. Znalazła się w mojej kolekcji i muszę powiedzieć, że zrobiła na mnie dobre wrażenie. Zegarek jest interesujący, jeżeli ktoś dorósł tak jak ja albo po prostu lubi dość ciężkie zegarki, to może to być ciekawa opcja. Zerknijmy bliżej. Baltikus Gwiezdny Pył. Baltikus Gwiezdny Pył, którego kupiłem używanego za swoją własną kasę, czyli zegarek z drugiej ręki, zegarek, który jest w niezłym stanie, ale który też zobaczył już nieco czasu na ręce, więc nie jest absolutnie idealny. Przyznam się też szczerze, że od czasu, od kiedy go mam, sam przyprawiłem bodajże jedną rysę. A to ze względu na to, że tak jak w pewnej zapowiedzi pokazałem, kojarzy mi się on na ręce bardzo mocno z G-Shockiem, kostką metalową G-Shocka, którą bardzo lubię i dla tego zegarka, jak i dla każdego innego, jest to w moich ustach swoisty komplement. Gdy biorę ten zegarek do ręki, gdy zakładam go na rękę, to muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to ma historyczny sens, ale kojarzy mi się on jakoś tak z latami 80., z takim klimatem a la Miami Vice. Dla tych z was, którzy tak jak ja pamiętają tamte czasy, czyli w pewnym sensie, nie oszukujmy się, robimy się już nieco starzy, to chyba wiecie, co mam na myśli. Taki klimat luźnej marynarki, luźno noszącego zegarka, troszeczkę na tak zwanego taksówkarza. Myślę, że coś w tym, z tego wszystkiego w tym zegarku jest. I być może przez tą nostalgię, ale po prostu sprawiło mi obcowanie z nim bardzo dużo frajdy. O tym zegarku powiedziano już w internecie dość dużo. Jest to zegarek, który już swoją historię na rynku zegarków ma i o którym powstało bardzo wiele filmów i różnych innych publikacji. Nie będę się zatem silił na jakieś wielkie odkrywanie Ameryki czy koła na nowo. Po prostu podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami. A spostrzeżenia są takie, że jest on przede wszystkim nadspodziewanie wygodny na ręce. Nadspodziewanie wygodny na ręce jak na kawał zegarka, który jest dość ciężki i który nie jest mały, no bo jakby go pomierzyć to 43,6 z koronką, 41 w wymiarze, który możemy traktować troszeczkę jako średnica bez koronki, 47,7 dla lak to lak, jeżeli możemy o tym mówić, ale też warto zwrócić uwagę na to, że konsoleta ma pierwsze linki nie do końca się zginające, więc ta odległość nie jest do końca miarodajna. No i 11,2 mm grubości. Trochę taki ani za duży, ani za mały, naprawdę z jednej strony
robi wrażenie gęstego, to chyba dobre określenie, gęstego zegarka, bo nie jest zbyt wizualnie wielki, ani wymiarowo wielki, za to nosi pewną masę przez tą dość ciężką bransoletę i przez to wszystko buduje taki swój wizerunek, że wiemy, że mamy coś na ręce. W tym klimacie noszenia, tak jak wspomniałem, przypomina mi niezmiernie metalowego G-Shocka, choć jest od niego cięższy, ale w tym anturażu, który tutaj widzicie, jest niemiłosiernie wręcz wygodny. Oczywiście nie da się zapomnieć o tym, że jest to taki dość kajdanowy zegarek, ma swoją wagę i trzeba takie coś lubić na ręce. Ale muszę powiedzieć, koperta w połączeniu z bransoletą są mega wygodne, z jednym małym zastrzeżeniem. Dla mnie osobiście zupełnie nie pracowała, nie pasowała i sprawiała mi dużo, dużo dyskomfortu oryginalna klamra bransolety, dlatego zrobiłem małą zamiankę i dopasowałem jakąś klamrę z innej bransolety, którą gdzieś tutaj miałem schowaną w pudełku. Po tej zmianie z moim nadgarstkiem jest idealnie wygodnie. Oryginalna klamra nieco uwierała mnie w dół nadgarstka, szczególnie gdy pracowałem przy komputerze i trzymałem rękę na biurku. Cały ten design sprawia, że jest to taki zegarek sportowy, ale przez te szlifowane elementy, które nadają mu delikatnego błysku, nie jest do końca typowym tool watchem. Choć według mnie ma bardzo, bardzo duże ku temu zacięcie, czy powiedziałbym potencjał. Fajnie siedzi na ręce, odpowiednie parametry techniczne, zakręcana koronka, wodoszczelność, szafir na górze i te wszystkie rzeczy sprawiają, że nie boi się trudów codzienności. I takie trudy codzienności ze mną ponosił, co, jak wspomniałem, zaowocowało gdzieś jakąś jedną czy dwiema malutkimi ryskami. Jednak jakby na to nie spojrzeć, od takiego typowego tool watcha niejako oddziela go koncepcja tego, co znajduje się na tarczy. Nieco dużo się na tej tarczy dzieje. Wszystko jest wymyślone według mnie dość sensownie, ale warto zauważyć, że mimo pozornej prostoty jako takiej, to jest tu dość dużo różnorodności. Markery fazowane w kilku kierunkach, track minutowy z powtórzonymi markerami z lumą, no i ten trik firmowy, czyli nomen omen gwiezdny pył. Faktura tarczy, która się mieni i zdecydowanie dodaje mu takiego nieco bardziej blinkowatego, świecącego się, rzucającego się przez to odrobinę w oczy anturażu. Myślałem, że będzie mi to jakoś przeszkadzać, buntując taki delikatny dysonans przez tą mnogość, ale nie. Nawet mi się to finalnie całkiem spodobało. Podoba mi się zdobienie koronki i dekla. Nie jest to przekombinowane, ale jest zrobione gustownie i trzyma klimat całości. Nawiązuje, widać, że koronka jest zrobiona w sposób taki z pomysłem, nie najprostszą możliwą technologią czy po linii najmniejszego oporu. Same oporowanie koronką jest całkiem spoko, chociaż nie jest jakoś szczególnie wygodnie do złapania w palcach. Troszeczkę brakuje jej gripu, przez to może zbyt łagodne wykończenie tego radełkowania. Geometria zegarka ma taką cechę projektu, która, jak zauważyłem, wzbudza kontrowersje, czy postrzegana jest jako duża wada na grupach, a mianowicie to, że w wersji z polerowaną bransoletą, jak tutaj ten ostatni ending, który wchodzi między uszy koperty, jest nieco szerszy niż reszta polerowanej części bransolety, co jest postrzegane jako, powiedzmy sobie, niedopatrzenie czy swoista niedoskonałość designu. Mnie osobiście to zupełnie nie przeszkadza, przypomina mi to delikatnie kształt litery T, no a niejako ze względu na moje inicjały mam do tej litery dość duży sentyment. W sumie to ten gwiezdny pył jest jakoś tak pomiędzy w moich oczach. Z jednej strony przez swoją tarczę chce być niejako błyszczący i nieco biżuteryjny, a przez kształt i sznyt koperty, taki twardy, ciosany, konkretny, powinno to przez te dwie twarze niejako tego zegarka zupełnie nie działać. A tutaj jakoś działa. I podejrzanie mocno mnie cieszy. Tak sobie myślę, że wersja w pełnym szczotkowaniu i z matową tarczą też byłaby ciekawym konceptem, takim uderzeniem mocno w kierunku tool watcha, w kierunku takiego zegarka do bardziej do roboty, tak bym to określił. Za to nie trafia do mnie zupełnie gwiezdny pył na pasku. Pasek, który
jest w zestawie, jest całkiem fajny, jest dobrze wykonany, całkiem miły w dotyku. Trochę według mnie niewygodny w montowaniu, jeżeli chodzi o automatyczne teleskopy i tą dość ciasne dopasowanie w uszach. No cóż, taki efekt uboczny, ale ja po prostu jakoś nie rozumiem tego designu połączonego z paskiem skórzanym. Taki rodzaj Integry, ale inspirowany projektami pana Genty, zdecydowanie dla mnie to jest kajdan i taki powinien pozostać. I takie jest to moje finalne spojrzenie na Balticusa Gwiezdny Pył. Naprawdę fajnie wykonany zegarek. Zegarek, który jest bardzo wygodny na ręce. Zegarek, który potrafi dać dużo frajdy. Zegarek, który no, stał się poniekąd w pewnych kręgach czy grupach zegarkowych postrzegany jako troszeczkę kultowy i ja to chyba rozumiem. Rozumiem jego fenomen. Jestem przekonany, że naprawdę potrafi dać bardzo wielu osobom bardzo dużo frajdy. Mi na nadgarstku daje frajdy bardzo dużo. Tak dużo, że jeszcze przed chwilą byłem przekonany, że po prostu zostanie w kolekcji. Na długo. Ale chyba tak się nie stanie. Jednak nie jest to żadna wina czy przypadłość wynikająca z samego Balticusa, ale po prostu urzekł mnie inny zegarek i żeby to wszystko jakoś pospinać razem, to Balticus prawdopodobnie wyląduje niedługo już u jednego z moich przyjaciół i będzie tam miał świetny dom u kogoś, kto zdecydowanie doceni go i będzie miał z niego dużo frajdy. Choć to jeszcze wszystko nie jest 100% pewne. To prawda, Mr. J czy Leon radzili mi, żeby unikać tego tematu w wideo, bo to ma być o zegarkach, czy o zegarku konkretnie per se, a nie o jakimś większym zamieszaniu, ale czuję się poniekąd zobowiązany, żeby na koniec dnia, na koniec filmu nawiązać nieco do tego Made in Poland na tarczy, o które było dużo zamieszania. Ja powiem, jak to wygląda, czy jak ja na to patrzę z mojej bardzo osobistej perspektywy. Przede wszystkim skłoniło mnie to, żeby sobie troszeczkę poczytać, co to tak naprawdę Made in Poland znaczy, albo właściwie, że nie znaczy to jednoznacznie wiele, przynajmniej w ujęciu przepisów, w ujęciu prawa. Jestem absolutnie przekonany, że firma Balticus, wypuszczając wszystkie swoje zegarki, nie nadwyręża żadnych przepisów czy regulacji związanych z Made in Poland. Firma jest zarejestrowana w Polsce. Co składają w Polsce, a co składają gdzie indziej, co importują, ile wartości zegarka powstaje tak naprawdę w tym naszym pięknym kraju nad Wisłą? Tego nie wiem, bo nie mam dostępu do danych wewnętrznych tejże firmy, ale jestem głęboko przekonany, że więcej jest w Balticusie Made in Poland niż w bardzo wielu innych zegarkach, bo tych zegarków, które w jakikolwiek sposób próbują być polskie, nie jest zbyt wiele. Myślę też sobie, że nie jest Balticus mniej Made in Poland niż bardzo wiele zegarków Swiss Made jest Swiss Made. Regulacje takie, jakie są, troszeczkę niejednoznaczne, troszeczkę nieprecyzyjne. W każdym razie, w mojej opinii, czy to zrobiony w Polsce, czy zrobiony przez polską firmę, ciągle jest to całkiem fajny zegarek. I z taką myślą się z Wami pożegnam. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.